Trzecim rozwodem Dowbor żyła cała Polska. To dla niego zostawiła męża. Katarzyna Dowbor, 64 l. Jerzy Baczyński, 72 l. Stworzyli związek, który wydawał się niezniszczalny. Dla niego prezenterka wzięła nawet rozwód z trzecim mężem, z którym przez ponad dekadę tworzyła zgrany duet. Co więcej, Baczyński także był żonaty, gdy wdał się w romans. Katarzyna Dowbor rozwiodła się 3 razy. Katarzyna Dowbor ma za sobą aż 3 nieudane małżeństwa. Jej pierwszym mężem był Piotr Dowbor. Ma z nim syna Macieja, który urodził się w 1978 roku. Później w latach 80. zaręczyła się z Tadeuszem Winkowskim, a w latach 1982 do 1989 była żoną Janusza Atlasa. Następnie poślubiła Grzegorza Świętkiewicza. Kobieta ma również córkę Marię z nieformalnego związku z Jerzym Baczyńskim. To właśnie związek z Baczyńskim okazał się najbardziej emocjonalnym czasem dla znanej gospodarz programu Nasz Nowy Dom. Kobieta nazwała go nawet miłością swojego życia. Dowbor znalazła miłość życia. Dowbor zostawiła swojego ostatniego męża Grzegorza Świątkiewicza dla Jerzego Baczyńskiego. Dla wielu był to szok, ponieważ znany dziennikarz sportowy od początku był dla kobiety ogromnym oparciem i wszyscy twierdzili, że nareszcie znalazła swojego jedynego. Związek prezentował się wręcz idealnie. Mężczyzna miał dobre relacje z synem kobiety, publicznie prezentowali się niczym dwie połówki jabłka, a do tego przeżyli wspólnie 12 lat. Nawet rozwód odbył się w przyjacielskich warunkach. Katarzyna Dowbor wyznaje: miał pecha. Po rozstaniu ze Świątkiewiczem zdradziła w magazynie Na Żywo, że mój były mąż to bardzo fajny człowiek i nie mam mu nic do zarzucenia. Miał pecha, że poznałam miłość swojego życia, czyli ojca Marsi. Obecną tak często, jakby tego chciała, jestem niestety babcią zapracowaną. Babcią, która nie bardzo ma czas dla wnuczek, przyznaję się bez bicia, bo jestem ciągle w trasie. Ale jeżeli tylko mam szansę spotkać się z moimi wnuczkami, które są cudowne, to się bardzo staram. Wtedy jestem babcią rozpuszczającą. Na wszystko im pozwalam, wyznała.